kilku dni, moi drodzy, mamy ten najpiękniejszy czas w roku, najpiękniejszy okres w roku, czyli wakacje. Cieszymy się, że w końcu nie musimy chodzić do szkoły, nie musimy chodzić na studiach. Wyjeżdżamy, bądź za chwilę będziemy wyjeżdżali na urlopy. A do tego cieszymy się piękną pogodą, słońcem, może troszkę za duże upały, jak dla niektórych, jak dla mnie jest zbyt duszno, ale cieszę się, napawam się tą piękną pogodą, tym pięknym latem i cieszę się wakacjami. Moi drodzy, wakacje to piękny czas, ale również czas wzmożonego ruchu na drogach. Jak już wspominałem, wszyscy, czy prawie wszyscy, wyjeżdżamy gdzieś na urlopy, jeździmy na wycieczki. Mimo tego w dalszym ciągu trwa ten normalny, codzienny ruch uliczny, bo przecież życie ciągle trwa. Więc przemieszczamy się tak czy tak do pracy, z pracy jeździmy na działki, do sklepu na zakupy i tak dalej, odwiedzamy swoje rodziny i generalnie jest to okres, kiedy wszyscy masowo gdzieś się przemieszczamy. Co idzie z tym przemieszczaniem, niestety, to mapa ofiar wypadków drogowych, którą co roku przygotowuje Komenda Główna Policji. Niestety, mimo że są to pierwsze dni, ciągle ta mapa nabiera nowych punktów. Tych punktów codziennie na tej mapie niestety przybywa. Miejmy nadzieję, że do końca wakacji jednak tych punktów aż tak dużo nie będzie, że to, co jest na ten moment, kiedy oglądacie ten film, kiedy ja ten film nakręcam, kiedy kręcę ten film, robię to nagranie, że już więcej tych punktów, brzydkich punktów na tej mapie wypadków, mapie ofiar nie będzie. A żeby tego nie było, to moi drodzy, to wszystko zależy od nas samych, od tego, w jaki sposób przygotowujemy się do podróży. Pamiętajcie, moi drodzy, o przerwach w podróży. Przede wszystkim, gdy już jesteśmy u celu tej podróży. Pamiętajmy, że te ostatnie 50 czy 100 km to najczęstsze miejsce, gdzie dochodzi do wypadków drogowych, gdzie już można powiedzieć w pewien sposób, witamy się z gąską, już czujemy, że jesteśmy na miejscu. Więc po co będę się zatrzymywał? I wtedy dochodzi do jakiegoś zaśnięcia, dochodzi do jakiegoś spadku koncentracji. Tak więc róbmy sobie postoje. Pamiętajcie o tym. Planując trasy, moi drodzy, nie planujcie, że mapy w internecie pokazały mi, że drogę pokonam w 6 godzin. Skoro one mi pokazały, że pokonam tą trasę w 6, to dołóżmy do tego 50%, że pokonamy ją w 9, bo po drodze mogą, sytuacja na drogach jest zmienna. Teraz będę oglądał mapę między Dąbrową Górniczą a Łebą na przykład i będzie pięknie wszędzie na zielono. Ale za kilka godzin już co kawałek mogę mieć korki. To muszę brać pod uwagę. A szczególnie muszę to brać pod uwagę, gdy już będę wracał. Starajcie się wyjechać wcześniej, aby nie jechać na ostatnią chwilę. Żeby nie musieć gnać do domu. Tak więc apeluję tutaj do was, moi szanowni widzowie, pilnujcie siebie, pilnujcie swoich bliskich, aby stosowali te podstawowe zasady. Wyjechać wcześniej, do planowanej podróży dołożyć jakiś tam czas, który o jaki może się ta podróż wydłużyć.
przewidzieć to, że ta podróż może się wydłużyć i przede wszystkim robić postoje. No co za tym idzie, no to jest chyba normalne, oczywiście sprawdzić samochód, czy jest sprawny, przygotować go sobie do drogi. Pamiętajcie zawsze o jakiejś wodzie i miejmy nadzieję, czego Wam życzę, że wszyscy z tych wakacji do domu powracamy i do swoich powakacyjnych obowiązków. Natomiast, moi drodzy, nie tylko o tym chciałem powiedzieć, nie tylko z tym apelem chciałem się do Was zwrócić. Chciałem Was również zaprosić do nowej rubryki na moim kanale, rubryki, która powstała właśnie pod kątem tegorocznych wakacji, zwie się ona Wakacje 21. Będę tutaj umieszczał filmy ze swoich wakacyjnych podróży. W planach mam w tym roku wyjazd i zwiedzenie troszkę Pomorza Zachodniego. Mam nadzieję, że to mi się uda, kiedy to jest jeszcze kwestia na tą chwilę, można powiedzieć, sporna i do ustalenia. Miałem jeszcze w lipcu odwiedzić województwo podkarpackie i też te filmy będziecie mogli w tym miejscu znaleźć. Czyli troszkę inna formuła niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym tylko pokazywałem typowo swój wyjazd na wakacje i to, co w czasie tego mojego tygodniowego urlopu sobie w tym naszym pięknym kraju, na naszym Pomorzu i nie tylko Pomorzu, zwiedziłem w tym roku całe te wszystkie, można powiedzieć, wyjazdy. Zastanawiam się, czy nie włączyć do tego również tego mojego wypadu, który końcem czerwca, gdzie wyskoczyłem do Sandomierza, co za tym idzie, będąc w Sandomierzu, nie mogłem przejechać na drugą stronę wyspy, by nie odwiedzić Tarnobrzega, który to Tarnobrzeg przecież jest miastem egzaminacyjnym, więc byłby to grzech, aby instruktor prowadzący kanał na YouTubie nie odwiedził miasta egzaminacyjnego, takiego jak Tarnobrzeg. Tak więc nad tym się jeszcze zastanowię, być może te filmy też tutaj sobie zobaczycie. Również będziecie tutaj mogli zobaczyć różne zmiany organizacji ruchu związane z wakacjami, a takich zmian organizacji ruchu na pewno gdzieś będzie. Taki przykład to przygotowuję się na tą chwilę, jakoś nie mogę się zebrać, nie mam też czasu. Pewne zmiany są wprowadzone przy Pogorii 3, przy plaży w Dąbrowie i pewnie takich wakacyjnych zmian organizacji ruchu pewnie gdzieś tam w innych miejscach również trochę będzie i to również będziecie mogli tutaj zobaczyć w tym miejscu, a więc pamiętajcie, kanał Świadokiem Instruktora Prailista Wakacje 21. Serdecznie wszystkich zapraszam.